Witamy serdecznie we wtorek 12 maja. Michał Niewiadomski, zapraszam na program Rzecz o Biznesie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający firmą NLX. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również. To był sierpień 2015 roku, gdzie wprowadzono 20 stopień zasilania. W wyniku różnych sytuacji, splotu właściwie tych różnych sytuacji, bo z jednej strony awaria w jednym z zakładów energetycznych, z drugiej strony upały i problem z chłodzeniem bloków węglowych, bo takie w Polsce cały czas dominują. No i wprowadzono ten 20 stopień zasilania, czyli nie mogli mieć energii. Część firm musiała tę energię znacząco, ten swój pobór zmniejszyć. Ja akurat znam tutaj kilka firm, choćby pod Warszawą, które niestety w upalne dni musiały sobie radzić bez klimatyzacji, bo firma dużo tej energii potrzebowała. No i wymyślono coś takiego w Polsce, zaimplementowano coś, co na świecie jest znane, czyli DSR, czyli taki program, kiedy firma dobrowolnie rezygnuje z części swojego zapotrzebowania na energię i okazuje się, że na tym można zarabiać. Czy to w Polsce, panie Jacku, cieszyło się dużym powodzeniem? My mieliśmy 2015 rok i ten 20 stopień zasilania, no ale polskie sieci elektroenergetyczne taki program wprowadziły w 2017 roku. Pewne próby były już podejmowane wcześniej, natomiast kluczowe dla programów DSE jest płatność za dyspozycyjność, czyli to, żeby odbiorcy dostawali pieniądze już za samą gotowość przygotowania do redukcji. Jesteśmy mocno uzależnieni od energii elektrycznej, natomiast żeby ją bezpiecznie dostarczać, operator musi mieć rezerwy i tutaj w tych rezerw w 2015 roku zabrakło. Natomiast utrzymanie takich rezerw, które są rzadko potrzebne, w takich sytuacjach właśnie jak w 2015 jest bardzo, bardzo drogie, zwłaszcza po stronie generacyjnej. Dlatego DSE na świecie rozwija się od dosyć dawna, jest promowany i przez Komisję Europejską i przez operatorów systemów przesyłowych jako takie bezpieczne, efektywne narzędzie, również pozwalające zwiększyć udział energii odnawialnej. Także tutaj jak gdyby po tym 2015 roku to, co ważne, PSE wprowadziło program gwarantowany z płatnością za dyspozycyjność i w tym momencie jak gdyby zaczął się bardzo gwałtowny, można powiedzieć, rozwój rynku DSE w Polsce. Od tego 2017 roku systematycznie rośnie liczba odbiorców, którzy w tym uczestniczą. No i już w ostatnim przetargu praktycznie niemalże 800 MW, czyli całkiem sporo zaoferowano PSE do wykorzystania jako taka rezerwa. To jest bardzo ważne i dużo mniej kosztowne niż rezerwy po stronie wytwórczej. 800 MW to takie cztery stare dwusetki. Te dwusetki to są te 200-megawatowe elektrownie budowane w czasach PRL-u. 800 MW to całkiem sporo, ale jaki mamy potencjał w Polsce, proszę powiedzieć, ile właściwie moglibyśmy dzięki temu DSR-owi zaoszczędzić energii w naszym kraju? Tutaj bardziej mówimy nie o energii, a o mocy, bo jeśli chodzi o samą ilość energii zaoszczędzonej, to ona nie jest duża, dlatego też nie opłaca się po stronie wytwórczej, że to są rezerwy, wykorzystywanie tego po stronie wytwórczej, że to są rezerwy wykorzystywane bardzo rzadko. To jest ułamek promila energii, natomiast już w tej chwili jest to mniej więcej 3% szczytowego zapotrzebowania. Potencjał szacuje się nawet na, i to nie tylko w Europie, to Komisja Europejska podawała, ale między innymi w Stanach Zjednoczonych skąd ten DSR w dużej mierze się wywodzi w ostatnich latach, to jest około 10%. Także jest jeszcze troszkę do osiągnięcia, natomiast to zależy w dużej mierze od trzech czynników. Po pierwsze edukacja, to też wymaga czasu, po drugie pieniądze i warunki, które stwarzają operatorzy. No więc właśnie, mówi pan o pieniądzach, mamy kryzys, czyli taki moment, kiedy wiele firm dokonuje przeglądów swoich wydatków
i zastanawiają się, a gdzie tu by przyciąć, a gdzie tu by znaleźć pewne oszczędności, żeby odzyskać płynność, żeby utrzymać stan osobowy ekipy, która pracuje w danej firmie. No i przyglądają się różnym wydatkom, a to na to, a to na tamto, między innymi na energię. I tak chciałbym, żebyśmy powiedzieli firmę, która się wcześniej DSR-em w ogóle nie interesowała i może dzisiaj po raz pierwszy słyszy ten akronim, żeby trochę powiedzieć tak praktycznie dla firmy, która no trochę tej energii elektrycznej zużywa, nie postawiła na autogenerację, czyli nie postawiła sobie na dachu czy w okolicach swojej firmy paneli fotowoltaicznych, z których mogłaby mieć część, pokrywać część zapotrzebowania na energię, jak się do tego całego procesu przygotować, no i ile faktycznie można na tym zarobić. Oczywiście. W Polsce tak szacujemy, że nawet może być kilkanaście tysięcy klientów przemysłowych, którzy bardzo łatwo mogą się do takiego programu zapisać. Warunkiem jest oczywiście to, że mają, pobierają energię w godzinach szczytowych i mogą w razie takiego rzadkiego przypadku, jak gdyby w momencie, kiedy jest deficyt mocy, zrezygnować na krótki okres z tego poboru. Tutaj nawet wykorzystywanie czy generatorów rezerwowych, czy nawet własnych elektrociepłowni nie jest przeszkodą. To jest kwestia, o ile można zmniejszyć pobór sieci, a ewentualnie nawet można część energii, jeśli ma ktoś własną generację, oddać do sieci. Także tutaj jest to bardzo szerokie spektrum odbiorców, które może w prosty sposób uczestniczyć w tym programie. W tej chwili uczestniczy w tym programie mniej niż 200 firm, a tak jak powiedziałem, no, nawet kilkanaście tysięcy firm może na tym skorzystać. Głównym kryterium jest to, żeby no, ze względu na wymagania programu, to raczej ten poziom redukcji, który by kwalifikował do programu, to musiałby być powyżej gdzieś koło 100-200 kW mocy w ciągu godziny. To tyle trzeba by było zedukować pobór energii z sieci, żeby to się wszystkim opłacało. A ile można na tym zarobić? Ile można zarobić? No to jest dosyć atrakcyjne wynagrodzenie. Do tej pory, od 2017 roku, ten program, który był dosyć chętnie wykorzystywany, miał takie dosyć krótkie okresy, w których była ta kontraktacja. To były okresy no, maksymalnie półroczne, czasem kwartalne, także to był dosyć krótki okres. W tej chwili my posiadamy kontrakty nawet na 4 lata, 2021-2024 i jeszcze do końca sierpnia można u nas się zapisać do tego programu, który się nazywa DSR na rynku mocy. I takie wynagrodzenie, które można uzyskać, to jest od przeliczeniu na 1 megawatt mocy redukcji, to jest od ponad 500 tysięcy złotych do ponad 720 tysięcy złotych. To oczywiście w zależności od tego, czy jakie zdolności do redukcji posiada odbiorca, bo my też staramy się stworzyć taki plan redukcji energii, redukcji zapotrzebowania, który pozwala na najmniejszą możliwą ingerencję w podstawowe procesy, bo zdajemy sobie sprawę, że to nie jest core biznes, ale to może być bardzo ważne w momencie wychodzenia z pandemii, powracania na właściwe ścieżki, żeby jakoś wspomóc firmy, które borykają się ze skutkami tej pandemii. Wspomniał Pan o rynku mocy. Ten rynek mocy wchodzi w przyszłym roku w życie w Polsce. Jego wartość to 6 miliardów złotych. Na ile ten właśnie rynek mocy zmieni program DSR? Bo są też tutaj pewne zmiany. Jak najbardziej. To znaczy są zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o wymagania programu. Tutaj jest no, kilka istotnych zmian, niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Jedną, znaczy na pewno dużo lepsze jest to, że
To jest program, który daje nawet perspektywę odbiorcom, tak jak wspomniałem, 4 lata, może nawet dłużej. Jest trochę czasu, żeby się do tego przygotować. Jest wyższe wynagrodzenie również. Testy trwają 1 godzinę, nie są wielogodzinne, także jest to o tyle korzystniejsze. Pewnym minusem jest to, że nie ma płatności za wykonaną redukcję. Te płatności można sobie skompensować z tym, że koszty energii w tych godzinach, kiedy potencjalnie moglibyśmy być przywoływani do redukcji, będą bardzo, bardzo wysokie, także tutaj jest zaoszczędzony koszt energii w tych godzinach. Plus też bardzo ważnym stwierdzeniem, i to ostatnio zarówno my potwierdziliśmy takim raportem, który KPMG dla nas przygotowywało, jak i dane PSE, które zaczęło publikować dane dotyczące bilansu energii net, to pokazują, że tych przywołań do redukcji będzie niezwykle mało. Także tutaj odbiorcy nie powinni się obawiać tego, że będą jakoś często przywoływani i to spowoduje jakieś problemy. Tylko w wypadku takiej konieczności to nie jest mechanizm, który będzie wykorzystywany do regulacji systemu, to jest faktycznie sytuacja, która może zaistnieć po wyczerpaniu wszystkich środków rynkowych niezwykle rzadko. Rozumiem, że firma, która słuchając naszej rozmowy dochodzi do wniosku, a może jednak przyjrzelibyśmy się temu, w jaki sposób gospodarujemy energią i czy moglibyśmy z takiego rozwiązania skorzystać. Analizując właściwość danego biznesu, danej produkcji, być może niektóre firmy są w stanie takie deklaracje złożyć. Co taka firma ma zrobić? Do kogo ma się zgłaszać? Rozumiem, że już nie do PSE, ale do takich firm jak pańska, która jest takim agregatorem tego programu DSR. Agregatorzy mają za zadanie ułatwiać wejście do programu i taka jest też nasza rola. Same wymagania tego programu są dosyć trudne do spełnienia dla odbiorcy. Są tam dosyć wysokie kary. Nie ma takich ograniczeń, które my wprowadzamy jak gdyby na wykorzystanie, ilość godzin redukcji gwarantowana, która nie powinna być przekraczana czy w ciągu dnia, czy w ciągu roku, ale też różne ułatwienia, które dajemy odbiorcom. Dodatkowo jako agregator my mogliśmy uzyskać umowy na rynku mocy, wpłacić zabezpieczenia i jeszcze do sierpnia czy września tego roku możemy zgłaszać odbiorców, którzy by chcieli się do tego programu zapisać. Żeby uczestniczyć bezpośrednio, odbiorcy musieliby już 2 lata temu albo rok temu uczestniczyć w poszczególnych etapach rynku mocy, wpłacić zabezpieczenia. Jest to dużo trudniejsze, do tego generuje dodatkowe ryzyko. Ten efekt portfela, który daje agregator, powoduje to, że nawet jeżeli pojedynczy odbiorcy, niektórzy nie wywiążą się z takiej redukcji, to jako grupa stanowią dużo stabilniejszą, zapewniają dużo stabilniejsze dostawy mocy i tutaj zapewniają łatwiejsze wejście. Także to, co musi zrobić odbiorca, zgłosić się do nas. My mamy całą grupę ekspertów, którzy od kilku lat pracują tutaj w Polsce w zakresie DSR-u. Mają duże doświadczenie, mają spore wsparcie, jeśli chodzi o wiedzę, know-how, jak to robić w innych krajach, poszczególnych typach przemysłu czy działalności gospodarczej. Także mogą, analizując dane, pomóc odbiorcy określić jego potencjał, zrobić taki plan finansowy, ile można na tym zarobić, podpowiedzieć, co jeszcze, bo czasami może warto zainwestować w pewne rzeczy i uzyskać takie dosyć atrakcyjne warunki. A dodatkowo w momencie, kiedy będą uczestniczyć, dostaną nie tylko pieniądze, bo instalujemy również urządzenia, które pozwalają na analizowanie poboru mocy, na informacje zarówno na laptopie, jak i na telefonie komórkowym, informacje, jak ten obiekt zużywa energię, jak się wywiązuje z redukcji, także jest to bardzo wygodne narzędzie do monitorowania poboru energii elektrycznej, efektywności energetycznej, także ma to szereg dodatkowych możliwości. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dzisiaj pan Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający firmy NLX. Bardzo dziękuję panie Jacku. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu.
To był program Rzecz o Biznesie, Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.